Idzie. Idzie Mariusz. Wielkie brawa do Mariusza. Gratulujemy. Ryszard Domagała. Zapraszamy. Ryszu. Czesław Krukowski. Ale nie ma praw. Słuchajcie, nie taka zwykła, że to jest nie wszystko. Jak nie patrzysz, 200, na razie 40 km przejechane, a nawet więcej. Tadeusz Wojtkowiak. Jarosław Żuliński. Zapraszamy i gratulujemy. Lech Jerduszko. Zbigniew Pustra. Zapraszamy Tomasza Szczurowskiego. Piotr Odrowski. Krystian Fryszkowski. Jest. Agnieszka Lipkę. Pierwsza dzisiaj dama, która otrzymała. Wielkie brawa, tym bardziej. Janusz Dąbka. Roman Pilarski. Jestem prezesie. Zapraszamy. Joasia Tarnowska. O, pani prezes. Tomasz Wiśniewski. Rafał Bednarski. Zapraszamy Rafała. I już może podnosić się ze swojego miejsca Daniel Gesek. Krzysztof Kibiński. Tomasz Okulik. Jest, Tomasz. Dziękujemy w ogóle, Tomasz, jeszcze raz powtórzę to już publicznie, za prowadzenie grupy drugiej. Kawał wielkiej roboty. Kto wie, co to znaczy nie grać na początku grupy, tak wie, ile to trzeba włożyć w pracę. To bardzo dziękujemy serdecznie. Anna Driving. Ania, zapraszamy serdecznie. Tutaj poprosimy ich razem. Monika i Mariusz Kruszka. Są, są. Agata i Michał Maryniak. Tak na marginesie, oczywiście tym czego nie namawiamy, ale z prezesem my tak zastanawialiśmy, że jeszcze nie ma żadnego ślubu takiego tyrkusowego. Oczywiście, tak się zastanawiamy, kiedy to się wydarzy. Jak się zastanawiamy. Leszek Szwed. Krzysztof Zaręba. Mateusz Dragon Matulka. Ewa Piasecka. Marek Pochowicz. Edyta Kalembasa. Dzięki tej kobiecie dzisiaj było radośnie w terminalu. Krystyna Roszak. I w okularach jest.
Trisza, wielkie brawo. Mamy dalej. Paulina Kusajda. I proszę bardzo, Paulina ma koronę. Spakowała. Dariusz i Sebastian Zakala. Zapraszamy was. We dwóch. Chodźcie razem. Nie para. Nie. Za chwilę będzie druga podobna para. Zapraszamy Marcin, Paweł, Szkolnicy. Grzegorz Bargielski. Nie ma. O, dzisiaj była jedna przygoda też. Kto nie wie, niech żałuje, z okularami. Sunglass. O, i to też przejdzie do anemałów, do historii wyjazdu. No i myślę, że spore brawa zbierze Cezary Adamczyk. Nasz driver. Na rowerze. O. Anita Matuszewska. Mariola Cabron. Tomasz Włodarczyk. Gratulujemy do tego. Michał Rachowski. Michał. Radosław Pogacz. Radek już jest. Jest Radek? Jest, idzie. I Michał też idzie. Jak tam pogoń? 1-0. Na razie, dobrze. Już wygrane. Już wygrane. Tylko pogoń. Zwoliński. Tak? Tak. Marcin Kisłowski. Piotr Pongowski. Jeszcze raba, proszę. Andrzej Woźniak. Ewa Szpilman. Katarzyna Ossolińska. Ruda. Kasia. Ruda tańczy z nami. Małgorzata Wierzchowska. Wioleta Stolarska. Gdzie jest Wioleta? Paweł Gulbinowicz. Jacek Ochociński. Jacek? Idzie. Dariusz Godlewski. Krzysztof Kryj. Adrian Piszczyk. Paweł Spolnik. Zdzisław Grędziński. Dobra.
Adrian Zurzewicz. Wojciech Lepiński. Bartosz Dziura. Jeszcze raz mam. Agnieszka Janowicz. Agnieszka Komosa. Jola Zalewska. Nie jest Jolanka. Ewa Chmielewska. Anita Stróżyk. Agata Walkowiak. Tomasz Kosiłko. Edward Koch. Edward Koch. Violetta Śliwka. Jest Violetta? Agata Siwiera. Idzie. Piotr Kaczor. Robert Grymiński. Andrzej Zakalkotowicz. Dawid Kosiorkiewicz. Piotr Godlewski. Marcin Bakalarczyk. On jest bardzo dobrze. Paweł Turkowski. Mariusz Jurewicz. Tomasz Bułkiewicz. Norbert Beczkowski. Adrian Wróblewski. Wojciech Puławski. Przemysław Jopek. Krzysztof Fiołek. Henryk Oleś. Łukasz Skarżyński. Maksymilian Resiak. Marcin Pilawka. Adam Klimaszewski. Jacek Stępień. Jan Kopyciński.
Karol Kucharczyk. Krzysztof Zagrodny. Bartosz Mazurczak. Edward Krzyżanowski. Bartosz Grabowy. Jerzy Kałupiński. Marcin Gackowski. Konrad Wołoszyn. Andrzej Kot. To jest wprawdzie takim, można powiedzieć, prawie oficjalne zakończenie naszego wyjazdu, ale to nieprawda, ponieważ jutro czeka nas jeszcze fantastyczny dzień. Się zapowiadają fantastyczne 120 km przy pięknej pogodzie, słyszałem. Cudownej, fantastycznej, więc będzie ekstra. Andrzej Kot był, Wojciech Ołbiński był, Jan Becker. Jeżeli mogę przerwać, to będzie taka piękna pogoda, informacja dla was wszystkich. Dla mnie również, bo jutro też zamierzam sobie pojeździć na rowerku. Dzisiaj w Świnoujściu spadł śnieg. Jest! Brawo! Krzysztof Szczyński. Dobrze, ja mam przewagę. Marcin Krajewski. Piotr Szczaliński. To słuchajcie, jak ta kolacja za chwilę będzie smakowała, po prostu mając w perspektywie ten śnieg tu przejście. Adam Siełacz. Waldemar Zenszał. No, szczególne wielkie brawa dla Walka. Krzysztof Cecuła. Paweł Jasiński. Sławomir Nowaczyk. Jadwiga Perzanowska. Wiesław Puzio. I nasz nadworny fotoreporter, kronikarz, nie wiem jeszcze jak go nazwać. Myślę, że pomyślimy w taki sposób, żeby te zdjęcia i to wszystko, co zostało nagrane, zrobione, było dostępne dla nas wszystkich. Arkadiusz Dominowski. Wielkie brawa. Leczku, jesteś wielki, super, naprawdę. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Tak więc gratuluję. Jeszcze. Was pominąłem, a wy byliście już pytani chyba, co? Dziękuję bardzo. Do anons. Ty jak to się stało? To zapraszamy. Naprawdę?
Zajebiście się, no macie szczęście. Jak już tutaj każdy tańczy. Najważniejsze, żeby jutro rano się nie zbudzić. To będzie okej. Żeby już nie przedłużać, bardzo wam dziękuję. Jeszcze poczekajcie chwilę, żeby każdy dostał porcję oklasków. Do tego zachęcam. To jeden moment dzisiaj, który powiem wam szczerze, który mnie wystraszył, jak zaczął padać grad i był ten wiatr bardzo trudny. Naprawdę to był moment, gdzie się wystraszyłem na co do skuteczności, co do właśnie naszej jazdy. Tym bardziej wielkie brawa i podziękowanie, że się ogarnęliście, ogarnęliśmy. I ten trudny moment, bo naprawdę był trudny, daliśmy radę, więc wielkie brawa i podziękowania dla was wszystkich. Przed nami jeszcze wyjazdy po tytułem Zalew, Rubia. Szykujemy jeszcze, zobaczymy co będzie z wyjazdem Tatry i co na pewno od Ranysa we wrześniu. Ale śledźcie uważnie i stronę, i Facebooka. Bardzo wam dziękujemy za to, że przyszliście, poświęciliście, bo to jest jakieś wspólne świętowanie. Tworzymy jakby nie było wspólną, wielką rodzinę. I gratuluję wam, bardzo wam serdecznie dziękujemy. I co, życzymy smacznej kolacji już. Rodzina ma tu w ojcu, ale mieści się tak w ramach. Jeszcze słuchajcie, tutaj chcielibyśmy przekazać symbolicznie medal dla Tomka Jakowskiego, który miał być z nami, ale niestety dostał zawału serca gdzieś na imprezie tydzień przed i tutaj na ręce Leszka byśmy ten medal przekazali. Życząc zdrowia oczywiście. Pozwólcie, że oto tymi niegodnymi rękoma uczynię jeszcze jeden gest, mianowicie udekoruję prezesa. To ja od razu tymi moimi niegodnymi udekoruję Roberta. Gąsko, gąsko! Dziękujemy wam bardzo i zapraszamy na kolację. Słuchajcie, widzimy się jutro rano, mam nadzieję w zdrowiu, w radości i w szczęśliwości. Widzimy się na dyskotece po kolacji, prawda? No, dokładnie. Dzięki wielkie.